Dzień dobry. Z serii Męskie Gotowanie przygotujemy dzisiaj muffiny z batatów. Produkty, które będziemy używać do przygotowania tego dania, to bataty, które należy najpierw po umyciu upiec w piekarniku w temperaturze 180 stopni przez około 25-30 minut. Kolejne produkty, które użyjemy, to mąka migdałowa, mleko kokosowe, syrop klonowy, jajka oraz pachnące zioła, wanilia i cynamon. Bataty są już upieczone, a więc możemy przystąpić do przygotowania naszych muffin. Do miski wybijamy jajka. Mąkę migdałową. Mleko kokosowe. Syrop klonowy. Cynamon. Wyłuskane ze środka ziarenka wanilii. I proszek do pieczenia. Łączymy dokładnie wszystkie składniki do tak powstałej gotowej masy. Dodajemy bataty. Bataty, które zostały wcześniej upieczone. Wyciągamy ze skórki. Jak Państwo widzą, bardzo łatwo można je obrać i dodajemy do naszej masy wcześniej przygotowanych dodatków. Następnie wlewamy oliwę. Całość dokładnie rozdrabniamy. Batat jest na tyle delikatnym warzywem, że łatwo jesteśmy go w stanie za pomocą rózgi połączyć i rozdrobnić w jednolitą masę. Tak przygotowaną masę będziemy nakładać do formek muffinowych. Gotową formę należy delikatnie natłuścić. Możemy użyć do tego celu sprayu, czyli tłuszczu. Czy to będzie oliwa, czy masło, którym delikatnie nawilżymy. Najłatwiejszą formą nakładania tego typu produktów jest porcjonerka do lodów. Tak przygotowany przepis wystarcza na przygotowanie dokładnie 6 muffin. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko upiec nasze muffiny w nagrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza około 20-25 minut. Idealnie smakuje z dodatkiem syropu klonowego. Smacznego!